siódemka. Dziś siódemka. Zaczynam od pana numer 10. Suchy żart. Czy osoba, która skończyła 70 lat, może... Nie może. Nie może. Ktoś nie interesujący się światem zewnętrznym, to ekstrawertyk czy introwertyk? Autyzm. W zdaniu idę do szkoły. Proszę wskazać przyimek. Dobrze. Kto urzęduje na Kubie? Nie wiem. Anna Mucha. Czy kozy są zaliczane... Tak. Na Bliskim Wschodzie. Czy są zaliczane do ssaków debilu? Jak nazywa się instrument Jarosława? Dudę. Dobrze. Kto na weselu Stanisława Wyspiańskiego wpadł na pomysł zaproszenia chochoła na wesele? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Też nie pamiętam. A pan... Pan ma jeszcze ból głowy. Proszę dokończyć powiedzenie. Nie. Co ty pierdolisz? Panią numer dwa. Co? Tak. Jolo. Która rzeka gra w NBA? Jordan. Gdzie? Już wygrała? Nie. Gdzie powstał park rozrywki poświęcony klockom? Na Bliskim Wschodzie. Jak nazywał się mediolański bogaty ród? Sforza. Dobrze. Jak w hinduizmie nazywa się ryż? Karma. Jeśli jesteśmy zadowoleni z czyjegoś odjazdu, to co mu dajemy na drogę? Ziołam. Dobrze. Smoke weed every day. It's the motherfucking D.R.E. Dr. Dre, motherfucker. Jakiego koloru są pańskie papiery? Żółte. Tak jest. Kto zaprojektował pomnik Nike? Nie wiem. Dobrze. Piotr, nie wiem. Oglądali państwo poprzedni etap? Nie. 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 Cisza. Jeśli państwo nie oglądali, to nie żałujcie. Z którego kontynentu pochodzi drzewo Moreli? Wyznaczam. Nie. Odpowiadam. Tak. Aha. Nie wiem. Serdeczny palec. To który? Piłka nożna. Piła. Chora. Wysokość bramki na boisku wynosi... Pan numer 3. Tak, bramki na boisku wynosi żul. Kto stworzył ołtarz w kościele mariackim? Nie wiem. Wit stworzył ten ołtarz. Gdzie według Nowego Testamentu Jezus spędził bimber? W kieszeni. We Wrocławiu. Czy Dawid i Goliat byli braćmi? Nie. Nie, Goliat był stary Dawida. Do której dynastii należał król August II Mocny? Nie wiem. Do dynastii Pakerów. W którym państwie powstanie gazociąg Nord Stream? W Izraelu oczywiście. Żydzi już spierdalają. Kto jest reżyserem filmu Wilk z Wall Street? To może je oddam. Niesie pan niebezpieczeństwo utraty rączki. Czy pan Marian przewodzi elektryczność? Przewodzi. Ze względu na elektryczność nie zgłaszamy się przyciskiem w drugim etapie. Które krwinki stanowią podstawowy składnik krwi słoni? Czerwone. Trombocyty. Co się zbierze, kiedy zebrać ziarnko do ziarnka? Zbierze się miarka. Gdzie tam gówno się zbierze? Jak nazywał się dowódca, który opowiada najlepsze suchary? Major Sucharski. Major Henryk Sucharski. Proszę teraz posłuchać, bo pytanie będzie muzyczne. Nie. Co? Nie. Nie. W którym państwie murzyn się nie najrobi? W Kenii. Pani już wygrała? Nie. 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 Co powstanie z mączki kartoflanej i szeregowca piechoty? Sernik wielkanocny rosyjski z żółtek, białka i rodzynków. Dobrze. Którym francuskim wyrażeniem określamy pakerów? To suple. Kto pojawił się na ziemi wcześniej? Dinozaury czy cięty Adrian? Balenie! Aha. Pytanie będzie muzyczne. Ile balonów występuje w przeboju niemieckiej wokalistki Neny? A to jest... Raz, dwa. Dobrze. Dwa. Cyski. Jak nazywa się miejscowość? Po chuj pan naciska przycisk. Jak nazywa się miejscowość w Kentucky, gdzie przechowywane są kurczaki? Fort Knox.
Gdzie leży Paryż? Pan. Co? Przepraszam. Pan. Dobrze. Proszę dokończyć powiedzenie. W marcu jak? W Krakowie. Rzeźba. Dlaczego Wit Stwosz wyrzeźbił bica? Konik. Nie. Ponieważ rzeźbił ołtarz w kościele mariackim. Czy pani Wiktoria należy do strefy Schengen? Nie. Nie należy, ponieważ się nie mieści. Ile par skrzydeł ma chory kotek? Dwie pary. Dwie pary. Astronomia. Ile gwiazd widnieje na niebie? Ponad 1000. Zoologia. Czy bobry zapadają w sen zimowy? Nie. Bobry zapadają głównie na świeże. Czego się cieszysz? Znamy już finalistów. To jeleń, wariat i zakonnica. W tym finale startują pan Jarosław, który przeleciał wszystko, czego dotknął. Choć nie znalazłem ani jednej niewiasty, pani Wiesława, która wydziela melatoninę. No i pan Jacek. O, no dobrze. W którym amerykańskim mieście urodził się Louis Armstrong? Ja odpowiadam. Nie zgłaszamy się, nie musi pan trzymać łapy. Kto zna odpowiedź? Naciska przycisk. Aha. Pan Jacek. Ale nie wiem, czy to ja odpowiadam. Nie, kurwa, papież Franciszek. O, no dobrze. Boże. Odpowie pan. Aha, ale nie wiem, czy... Morda. Ssał pies. No to teraz ten, kto się zgłosi, wygra. Zwycięzcą został pan Jarosław Dudek. Chodzimy do wielkiego finału i do wielkiego rowu. Pani Sylwii. Wygrałam? Nie. Aha!